Grając sobie na jednym serweru spotkałem Gabena i doszły mnie słuchy, że niezmiernie śmiecicie mapę nowe The Inferno. Także serdecznie zapraszam Was do porządkowania tej mapy oraz zapraszam Was na mój nowy materiał pod tytułem Ciekawostki na mapie The Inferno. Serdecznie zapraszam Was do oglądania i pamiętajcie, porządkujcie mapę. Peace! Okej, pierwszą ciekawostką jest to, że jeśli polecimy sobie z Respatero troszeczkę dalej, wylecimy za tekstury mapy, to wejdziemy sobie na miniaturową mapę The Inferno, na której środku znajduje się wieża, dokładnie taka, jaka znajduje się na mapie The Inferno głównym. Mamy tutaj miniaturowe budynki z obrzeż tej mapy, ale możemy tutaj zobaczyć również tą główną wieżę. Myślę, że fajna ciekawostka i fajnie to wygląda też, ponieważ gdy wylecimy stąd, widzimy taką część nieba i tam widzimy całą mapę The Inferno, a kiedy wlecimy, fajnie niebieski skybox otacza nas. Nas w całości, a tutaj możemy zobaczyć oryginalną wieżę The Inferno. Zobaczcie sami. Kolejną fajną ciekawostką jest to, że producenci gry umożliwili nam grę w kółko i krzyżyk dzięki graffiti i możemy zagrać sobie w taką grę na przykład na respie terrorystów na mapie Nowym Inferno. Także możecie sobie zagrać tutaj ze swoimi przyjaciółmi w kółko i krzyżyk dzięki graffiti i to może być dla Was urozmaicenie, jeżeli możecie się tutaj zrespić i sobie zagrać, jeżeli na przykład drużyna przeciwna wzięła przerwę. Niektórzy narzekają na brak wcześniej popularnych dzwonów na mapie The Inferno. Tak jak widzicie, nie ma tutaj tego głównego dzwonu, który był w tej głównej wieży. Nie ma go w tym momencie, zaraz Wam pokażę, bo się z tym mapka buguje. Nie ma go w tym momencie i nie możemy sobie postrzelać. Jednak informuję Was, że na mapie The Inferno znajdują się dzwony, a znajdują się one na respie terrorystów i możemy w nie sobie postrzelać i słychać tego samego głosu, co z tego dzwonka na mapie starej The Inferno. Także sami widzicie, że akcent z dzwonków został zachowany i możemy je znaleźć tutaj na graffiti również. Kolejną ciekawostką na Nowym Inferno są ryby na małym bombsite, na bombsite B na mapie Inferno. Ponieważ strzelając do nich z pistoletu nie jesteśmy w stanie je w żaden sposób zabić, jedynie jesteśmy w stanie je zabić podkładając bombę na tej mapie i po upływie upragnionego czasu nasze ryby zdechną. Kolejną ciekawostką na nowej mapie The Inferno jest tabliczka, która została zamieszczona na bananie i prawdopodobnie jest ona uhonorowaniem dla Adama Freeberga, który to ze względu na swoją grę na tej pozycji był nazywany King of Banana, czyli królem banana i jest to Adam Freeberg z zespołu NiP Gaming. Tak jak wiecie, znacie pewnie dobrze tego zawodnika, wyświetla wam się w tym momencie na ekranie i prawdopodobnie jest to tabliczka, która jest uhonorowaniem tego zawodnika. I to by było na tyle w dzisiejszym filmie. Dzięki Wam bardzo za oglądanie tego filmu, mam nadzieję, że Wam się podobał i że zostawicie pod nim łapkę w górę. Miejmy nadzieję, że dacie radę dobić do 400 łapek w górę, a publikuję Wam już kolejny film. Dzięki Wam bardzo jeszcze raz za oglądanie tego filmu, wbijajcie na Face'a, wbijajcie na Facebooka, Snapchata, Instagrama. Wszystkie linki macie w opisie, wbijajcie też na Skin Jokera, ponieważ to wspomaga mnie i naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mi to pomaga. Dzięki Wam bardzo, trzymajcie się, na razie, siemanko, siemanko, peace, yo! America, 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 America,